stresujące. Ach, moje oczy! Razi mnie! Sorki za spóźnienie. Cześć! Tak, tak, miło cię widzieć. Cześć! Bez światła? Za ciemno mi. Fiat Lux? Niedoczekanie! Stryk! Światło! Mrok! Światło! No weź! Nie! Ach! Hej, gdzie my jesteśmy? Czas na przekąskę. A to co? Jakie krajobrazy? Hej, Madison, musisz to zobaczyć. Madison śpi. Ech, prześpisz cały dzień. Na czym to ja? Ups, szkoda. Ale może nawet dobrze się stało. Grunt to kreatywność. Kredki pastelowe można rozmazać palcem. To bardzo proste. Teraz to samo. Z drugim kawałkiem. Doskonale. I rozmazujemy. Najlepiej ruchem okrężnym, bo wtedy ładnie się zlewa. Ściągamy ten kawałek i następny. Tutaj użyję innego odcienia. Można swobodnie mazać po papierze. Technikę już znacie. Potrzeć kredkę i rozmazać. Teraz czerwony półokrąg i trochę żółtego na dole. Domyślacie się, co to? Tak jest, słoneczko. Czarnym mazakiem dodam szczegóły. Na przykład ptaki i drzewa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. A co tam? Dorzucę jeszcze łódeczkę. Wiosłuj mały. Bardzo nastrojowe, czyż nie? Zalajkujcie, jeśli się zgadzacie. Dzięki. Jakie śliczne niebo. Okej, starczy tego. Koniec drzemki, Madison. Co? Miałam taki piękny sen. Nagle poczułam inspirację. Na początek obklejam taśmą. Teraz najlepsze. Kolorowanie. Wypełnię każdą część po kolei. Nawet po kilka kolorów. Dzisiaj jestem w niebieskich klimatach. Dobrze się zapowiada. Wiadomo, co dalej. Rozmazywanie. Polecam do tego patyczki higieniczne. Wymaga to nieco cierpliwości, ale efekt będzie wart wysiłku. Już teraz wygląda fantastycznie. Teraz ściągamy taśmy i zdmuchujemy resztki. Ale to jeszcze nie koniec. Po taśmie zostały puste miejsca. Zastosuję na nich podobną metodę, tyle że dodam różowego. I blendujemy w najlepsze. Trochę się z tym schodzi. Odklejam taśmę. Następnie białym markerem zaznaczę migoczące gwiazdy, a przy okazji księżyc. Przydadzą się tutaj szablony. Mieszanie palcami. Brązowy kolor na dole. To oczywiście ziemia. Dzięki taśmie powstanie elegancka ramka. Nocne niebo ukończone. Podoba się? No pewnie. Wow, to też niesamowite. Makijaż prawie zrobiony. Zaraz, czy ja dobrze widzę? Kotek! Jaki śliczny! O! Oj, znowu się jarzysz. No co, pomaga mi przy makijażu? A mnie oślepia. Hej, coś narobiła. Wielkie dzięki. Ups. Ech. Co to za kot? Całkiem uroczy. I ten pędzel. A gdyby tak, mam genialny pomysł. Uwielbiam kotki. Prawdziwe i na papierze. Póki co to tylko mazanie wodą, ale zaufajcie mi, wiem co robię. Ten wodny szlak wypełnię następnie farbą. Woda rozcieńcza farbę i nadaje jej ciekawej tekstury. Przejadę pędzlem dookoła. O tak, a teraz obiecana tekstura. To dość żmudna robota. Ale ostatecznie zrobi różnicę. Łapki czarnym mazakiem. A uszka czerwonym. Fajnie wyszło, co? Kocia sztuka. Podoba wam się? Najwyraźniej tak. Wow, jak mam to przebić? Muszę stworzyć coś unikalnego. Po pierwsze zetrę grafit z ołówka. Im więcej, tym lepiej.
Następnie patyczkiem higienicznym rozmazuję grafit. To będzie główka, to uszy i wreszcie ciało. Nie zapomnijcie o ogonku. Zdmucham nadmiar grafitu, a ołówkiem stworzę teksturę futra. I dorysuję wąsy. O, co za uroczy kociak! Jaka reakcja? Tak jak przypuszczałam! Wow, niesamowite! Chcesz się zamienić? O! Witam, witam! Mamy nowy dzień! Nowe okazje na olśniewające pomysły! Wow! O, przybory plastyczne! Jeszcze bym sobie pospała! No cóż! Cześć! Co słychać? Trzeba podlać roślinki. O! Hej, nowy listek! Dzielna roślinka! O nie! Czemu opadł? Ech, Madison! Pomogę ci! Rośliny lubią słońce! Wow! Niesamowite! Daj mi! Nie opadajcie! O rany! Przecież dopiero co wyrosły! Co się stało? Hej, Madison! Zobacz! Rozumiesz? Motylek! Liście trochę przypominają skrzydła! Już wiem! Zrobię listkowego motylka! Użyję białego markera, żeby pokolorować liście. To trochę czasochłonne. Następny etap jest ciekawszy. Rysowanie rozmaitych wzorków. Niebieski, różowy, żółty, biały na detale i czarny na linię skrzydeł. Dobrze nam idzie. Nigdy za wiele szczegółów. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Im bardziej misterne, tym lepiej. Śliczne, prawda? Chyba się zgadzacie. Hurra! Patrzcie na mojego motyla. Nie pasuje wam? Jacy wy bredni. No trudno. Wymyślę coś innego. Motyl, podejście drugie. Tym razem użyję techniki akwareli. Tej samej co przy kotkach. Zobaczcie, jak rozchodzi się kolor. A gdy dodamy kolejne, ładnie się ze sobą zlewają. Pomarańczowy płynnie przechodzi w żółty, jak zachód słońca. To piękny efekt. Środek pokoloruję na czarno. Cienkim pisakiem zaznaczę czułki. Doskonałe! Teraz dodam złoty kontur, żeby podkreślić kształt skrzydeł. Przy okazji nadaję to trochę połysku. Tym samym kolorem zrobię kropki. Oraz różnej grubości linie. Patrzcie i podziwiajcie. Lepszy niż poprzedni. Nie sądzicie? Wow! Dzięki za lajki. U ciebie będzie szczęśliwsza. Dziękuję. Jakie milusie. A to co? Wow, mnóstwo kolorów. Hej, może się jednak podzielisz? Nie marudź. Co takiego? Zaraz ci pokażę. Skąd tu się wziął nietoperz? A masz! O nie! Zmarnowałaś farbę! Mój błąd. Naprawię to! Przejdzie walec i wyrówna. Wow, ale super! Możesz nawet użyć plastikowej karty. Wow, wychodzą śliczne pasemka. Kolejny szczęśliwy przypadek. Więcej lajków poproszę. Tak? Zrobię coś 100 razy lepszego, używając więcej odcieni. Wszystkie kolory tańczy. Jedno pociągnięcie pędzla z wodą. Ostrożne zanurzenie. I macie przepis na tęczę. Gotowi? Do dzieła! Cudownie! Błyskawiczna tęcza. I co? Robi wrażenie. Warto oprawić w ramkę. Nie wiem, co wybrać. O, zobacz! Cześć! Jak leci?
Nie trzeba za mnie płacić. Tak, ale wolę luksus. Aha. To wybierz mnie. Wow, jesteś świetna. Mamo, kup mi te. To jakiś żart? Zrobiłaś mi przykrość. Chcę taką. Dobrze, kupię ją. Oj, dziękuję. Zapraszam ponownie. Chodźmy, kotku. Szofer czeka. Wow, sporo zabawek. Dzień dobry. Liczę kasę. Przepraszam, będę cicho. O, co mam wybrać? O, to jest ładne. Ile? Nie stać mnie. Jestem bogaty. Juhu. Echa, przepraszam. Co za to kupię? Co? Niech spojrzę. To chyba żart. Hej, to moje! Jak pan mógł? To moje kieszonkowe! Oszczędzałam! Oj, tam coś jest! O, to lalka! I to za darmo! Wow, ale mam szczęście! Wybieram cię! Wstawię to tutaj i jeszcze coś! Mam śliczny regalik! W sam raz do łazienki! I jeszcze ozdóbka! Witaj w nowym domu! Będziesz to szczęśliwa. O, pewnie zgłodniałaś. Pyszna czekolada. Otwórz buzię. O nie, co ja zrobiłam? Ubrudziłam sukienkę. Przepraszam. Jest tylko jeden sposób. Trzeba cię wyczyścić. Chwileczkę, coś tu nie gra. Nie ma wanny. O, pora to zmienić. Wystarczy sypnąć kasą. Ahem, gdzie kurier? Wow, jak szybko! Hej, dziwna ta wanna. Nic nie rozumiem. Ach, to się otwiera. I wszystko jasne. Jest piękna. Wstawię ją do łazienki. Jak elegancko. Nalejmy wody. To cię nie odpręży. Wiem, czego ci trzeba. Serduszek. Kąpiel gotowa. Spodoba ci się? Wow, ty to widzisz? O, nie wyglądasz najlepiej. Jesteś brudna. To nie schodzi. Czekaj, potrę mocniej. Jest jeszcze gorzej. I co ja zrobię? Chyba już wiem. Chodź ze mną. Wow, jaka fajna wanna. Bardzo jej tam dobrze. Mogę też wykąpać lalkę? Co? W życiu? Spadaj stąd. Jaka ona wredna. Spoko, wymyślimy coś. Na pewno coś mam. Chwileczkę. Aha, lśniący pieniążek. Wow, dzięki. Co my tu mamy? Nic szczególnego. Wysypię to. Muszę się temu przyjrzeć. Mam tylko takie rzeczy? Beznadzieja. O, a to co? Może się przydać. Tak, coś z tego zrobię. Do dzieła. Najpierw złożę papier w trójkąt. Zrobię zagięcie. Zrobię mniejszy trójkąt na dole. Zwinę tę połowę. To samo z drugiej strony. O tak. Cieszę się, że znam origami. Wreszcie się przydało. Obym nie zrobiła żurawia. Na czym skończyłam? Ach, składałam kartkę. Zagnę boki do środka. Idealnie. Potem je rozwinę. Nie trzeba nic więcej zginać. Teraz zmontuję wannę. Podwinę boki, tworząc odpowiedni kształt. Wow, wygląda nieźle. To samo z drugiej strony. Teraz to posklejam. Posmaruję klejem w sztyfcie. Teraz się nie rozpadnie. Chyba już wystarczy. Zaraz skończę. Odłożę tę część na bok. Wycięłam pasek z papieru. Zwinę go. Tak ciasno, jak się da. Zegnę rulonik. To będzie kran. Gotowe. Zbudowałam wannę. Co ty na to? Wiem. Wspaniała. Wypróbujmy ją. Postawię tutaj. To dobre miejsce na relaks. Co z wodą? Wybacz, gdzie moje maniery? Nie podglądam cię? Och, skończyłaś. Jesteś czysta. I jaka śliczna. Cudownie pachniesz. Świetnie się spisałyśmy. Jesteście gotowi? Panie, włączcie silniki. 3, 2... Zaraz. 1, start! Brum, brum! Ale jazda! O nie! Wypadek! Co za emocje! Nie mogę się oderwać. Dojeżdżamy do mety. Juhu!
wygrałaś! Jesteś mistrzynią! Może się przełączyć? Co? Nie! Masz samochód? Nie. To się nie pościgasz. Omija nas każda zabawa. I płatki się skończyły. Ale mam pomysł. Wezmę się do pracy. Rozetnę pudełko i je odwrócę. Po środku wytnę duży otwór, a po bokach mniejsze. Pomaluję to. Wybrałam różową farbę. To śliczny kolorek. Pomaluję pudełko. Warstwa ma być równa. O to chodziło. Poczekam, aż wyschnie. Przede mną sporo pracy. Powycinam półkola z papieru. Pozaginałam krawędzie. To będą koła. Dopasuję je do otworów. Potem ozdobię samochód. To klapa silnika. A to są światła. Żeby widzieć, gdzie jedziemy. To różowe patyczki do lodów. Przykleję je do maski. Zrobiłam fotele z pianki. Oto będzie przednia szyba. Jedziemy! Wygrajmy ten wyścig! Co to jest? To auto mojej lalki? Jasne! Skoro tak mówisz, wiadomo, kto wygra! Mamy turbo doładowanie! A my kijek! Jedź, jedź, jedź! Wow! Zobacz, jak pędzi! Wow! Jak szybko! Nie dotykaj mnie! Hej! A to co? Dobra robota, kotku! Spisałeś się na medal! Wow! Lalka ze śmieci! Marzyłam o niej! Grzebiesz w kontenerach? Zobacz, co znalazłam! To ma być lalka? To lalka! Wow! Wygląda jak księżniczka! Moja ma domek! I co teraz? Nie rozśmieszaj mnie! Co powiesz na to? Ma najnowsze dodatki! Moja lalka jest w nim szczęśliwa! To lepsze niż karton! A więc to tak. Uważaj. Chyba ty. Zaczynamy. Witaj w domu. Trochę to ciasno. Fajnie być bogatym. Kupuję, co zechcę. To niesprawiedliwe. Co masz na sobie? Brudne łachmany. Chciałabym dać ci ładną sukienkę. Jaka piękna suknia. Zasłużyłaś na nią. Jak się popisuje? O, wiem, co robię. Wykorzystam sweter. Co ty robisz? Udajmy, że tego nie widzimy. Mam świetny pomysł. Włożę lalkę do rękawa. Nie o to mi chodziło. Może lepiej owinąć? Nie, jeszcze gorzej. Beznadzieja. A? Zaraz. A to co? Wykorzystam tę torbę. Na pewno się uda. Pora na metamorfozę. Wytnę wzór sukienki. I ubiorę w nią lalkę. Zawiążę po środku. Wow, niesamowicie. Powinnaś być na wybiegu. Jesteś elegancka. Ewa, zobacz. Co? Żartujesz? To nie może być prawda. Mamy awarię. W samą porę. O to mi chodziło. Prawdziwe złoto. Wow, świetnie na tobie leży. Wyglądasz jak gwiazda. Wspaniale. Aha. Popatrz na to. Skręci cię z zazdrości. Wow, jak ślicznie. Urządźmy przyjęcie. Co? Nie, nie jesteś z elity. Nieważne. To takie trudne. Decyzje, decyzje. Które buty włożyć? Muszą pasować do moich. Te? Nie. Ty też jesteś bosa. Mam ładne skarpetki. Nie patrz na dziurę. Trochę mi wstyd. Nikt tego nie widzi? Muszę to ukryć. Świetnie, ale nadal nie masz butów. Co mam w szufladzie? Może coś tu znajdę? Fuj, pająki! Uch, dopadły mnie! A psik! Muszę częściej sprzątać. Chyba zacznę od razu. Zaraz, zaraz! Już wiem! Narysowałam owal na gąbce. Wytnę go. To samo na innych kolorach. Jakie to ładne! Ustawię elementy na sobie. Właśnie tak. Przykleję pasek na wierzchu. Przymierz to. Wow, są idealne! Pora je przymierzyć. Ojej, wyglądasz super! Stylowo i praktycznie. Też bym takie chciała. Hej, Ewa, popatrz na to. Co mam wybrać? Co? Wow! Są lepsze od moich! Dobra, teraz ja zacznę.
Patrz, strzelające cukiereczki. Ekstra. Otwieram i od razu zabieram się za jedzenie. O tak. Dawaj. Uwaga. O, mam w buzi fajerwerki. Więcej. Kocham to uczucie. Dobra, pokaż co ty masz. Nie wierzę. Strzelająca guma do rzucia. Nigdy czegoś takiego nie próbowałam. No dobrze, kosztujemy. Do dna. O, dobre to. Jak strzela. Ej, patrz na to. Wow, robisz balona. Sprytne. Zobacz. Ach, ale wybuch. Mam nadzieję, że dostałeś nauczkę. Dobrze, że mam więcej. O tak, Julie. Jeszcze raz. Zrób mega balona. Nie wytrzymam. Jest za duży. Och, co się stało? Joey? Gdzieś ty polazł? Zawsze mnie zostawia samą. Wow, jestem na orbicie. Wow, hej, wróciłem. Co to była za przygoda? A, Joey, co ty wyprawiasz? Tak, kolejna runda. O, dostałem kawałek sera. Z dziurami. Pewnie jakiś szwajcarski. Uwielbiam ser. Sprawdzę, jak pachnie. O tak, nie byle co. Tego zapachu nie da się oszukać. Skosztujmy tej żółtej przyjemności. Zjem go chyba całego. Ach, wygląda przepysznie. Zazdroszczę. Pokaż, co ty masz. Nerds! Ekstra! Uwielbiam je. Zawsze potrząsam opakowaniem. Otworzę je szybko. I wsypię prosto do buzi. Om, om, om. Słodko-kwaśne i chrupiące. O, mam pomysł. Wysypię je na talerz. No tak, tyle wystarczy. Teraz wezmę pianki. Dobry serek, pyszny. O, popatrz. Pianki pokryte cukiereczkami. Skosztujmy tego dobrodziejstwa. Ser, 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 ser. A, co ci się stało? Joey? Joey? Gdzie ty jesteś? O! Teraz ja zacznę. O, winogronowy lizak. Otworzę go. Dobrze. Wow, patrz, jakie ma fajne opakowanie. Mogę sobie go zostawić na później. Bardzo winogronowy. Pyszny. Sprawdź, co ty masz. O, o smaku kwaśnej cytryny. Wow, jaki długi. Jak oni to w ogóle to zmieścili? Ciekawe, czy faktycznie jest bardzo kwaśny. Opakowanie zdjęte. Teraz rozrywamy ten papierek. Nie mogę się już doczekać. Skosztujmy. Wow, 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 wow. Po prostu szok. Ale ekstra! Spójrzcie na te błyski! Juhu! Kto by pomyślał, że miałem w głowie najlepszy klub na świecie? Joey! Joey! Przestań! Zaraz mnie tym uderzysz! Zym, 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 zym! Co za dzieciak! Dobrze, że mam lizaka. O-o, coś się dzieje? A! Też jestem w tym jego klubie! O, Joey! A, już wiem, o co tu chodzi. Dobra, zmiataj stąd. Teraz moja kolej. Pokażę ci, jak to się robi. Juhu! Zym, 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 zym! Czy ja też tak wyglądałem? Ech... Okej, pora na makijaż. Wow, piękny ten kolor. Idealnie. Gotowe? Uwaga. Tak, udało się. Mi też. Ale ładnie wyglądamy. Piątka. Ojej, prawie zapomniałam. Muszę włożyć to do pojemnika.
Alarm się nie włączył. Ja mam lepszy pomysł. Po prostu to schowam. Super. Skaner niczego nie wykryje. O nie! Przyłapana! Witam. W czym problem? Ach, jestem niewinna. Nie wierzę. Och, muszę temu jakoś zapobiec. Może coś wymyślę. Przykleję kawałek taśmy do telefonu. Okej, teraz zerwę osłonkę. Pasują idealnie. Dobra, włożę telefon do pudełka. Tak, udało się. Co to za obudowa? To, żeby nie wypadł mi z rąk, widzi pani? Ach, no dobrze, zajmij swoje miejsce. Nie wytrzymam! Okej, muszę kończyć. Później zadzwonię. Fuu, ale upaskudziłam telefon i zepsułam sobie makijaż. No nic, muszę to jakoś ogarnąć. Fuu, ale oblech. Nikt nie patrzy. Jeszcze trochę. Okej, gdzie to jest? Musi to być. Mam. Potrzebny mi ten liść. Dobrze, że ukryłam tu wcześniej kosmetyki. Bułka z masłem. Wzięłam doniczkę i gąbkę florystyczną. Potem przykryłam górę takim kawałkiem plastiku. Super, właśnie tak. Teraz puder. Wysypałam trochę na wierzch. Kamuflaż idealny. Dobra. Następnie wzięłam gałązkę i pistolet na klej i naniosłam go trochę w tym miejscu. Potem przykleiłam gąbeczkę. Pora posadzić tę roślinkę. Łodyga w otwór i gotowe. Moje ukryte kosmetyki na nagłe wypadki. Muszę szybko poprawić makijaż. Od razu lepiej. O, nauczycielka przyszła. Zaraz. Co tam się dzieje? Ach, tylko się mu przyglądam. Och, bardzo mnie to cieszy. Kryzys zażegnany. Patrzy się tu? Na szczęście nie. Teraz albo nigdy. Ostrożnie. Nie może się zorientować. Chwileczkę. Myślisz, że jesteś sprytna, co? Czas położyć temu kres. To ja. Znasz zasady? Dobrze, proszę. Nikt nie przemknie niezauważony. To była nowa szminka. Hej, chyba mam świetny pomysł. Tak, ołówek nada się idealnie. Najpierw muszę wyciągnąć gumkę do ścierania. Potem nakładam słomkę na końcówkę. Trzeba odciąć nadmiar. Teraz szminka. Podgrzeję ją na łyżeczce. Kiedy się roztopi, wleję ją do słomki. Ostrożnie, nie chcecie przecież zmarnować kosmetyku. Gotowe, można zdjąć słomkę. Udało się, mam na ołówku szminkę zamiast gumki. Ha? Co tam się dzieje? Rosie, to szminka? Nie, proszę pani, to tylko ołówek. No dobrze, tak ma być. Gdzie by to ją dać? O, tutaj. Super, wszystko jest na swoim miejscu. Hej, pst, patrz na to. Wow, ale dużo kosmetyków i do tego pięknie uporządkowane. Jestem pod wrażeniem. Czekaj, pokażę ci coś jeszcze. O nie, zniknęły. Znalazłam twoją małą wystawkę. Znasz zasady? Zakaz kosmetyków. Hej! Głowa do góry! Pokażę ci sztuczkę! Najpierw weź paletkę cieni do oczu i taki patyczek. Wybierz kolor i zacznij pocierać. Każdy kolor na osobnej bagietce. Nie żałuj kosmetyku. Później wystarczy włożyć je do pojemnika. Voilà! Cała paletka jest teraz na patyczkach i mogę z niej korzystać w każdej sytuacji.
Mam tu wszystkie kolory tęczy. Wow, podoba mi się to barwne połączenie. Dziękuję. A ona odparła, że bez dyskretki nie będzie mogła pójść na bal. Ale nudna książka. Jej ojciec... Nie wierzę, zasnęła. Weź mi stąd tę kredę. Totalnie odpłynęła. Mogę się szybko pomalować, a właściwie to poprawić makijaż. O! Mam ją. He? Dlaczego czuję czyjąś obecność? Dzień dobry. Oddawaj to. Och, ale ona mnie wkurza. Też nie lubię, kiedy konfiskuje mi się kosmetyki. Ale mam na nią sposób. O tak, ten napój kryje pewien sekret. Wzięłam pusty kubeczek i obróciłam go do góry nogami. Potem nalałam na spód trochę kleju. Super, następnie wzięłam swój kompakt i przykleiłam w tym miejscu. Voilà, nikt się nie zorientuje. Założyłam jeszcze pokrywkę, żeby zachować pozory. Ale to nie koniec. Przecież nie może zabraknąć pędzla. Nacięłam słomkę przy końcu i wsunęłam w nią pędzel. Wierzch przykryłam drugą słomką i gotowe. Wow, niesamowite. Jakie poręczne. Mogę poprawić makijaż. Zaraz, zaraz. Co tam się dzieje? Muszę się temu przyjrzeć. Napoje w sumie można wnosić. Tak, czuję przypływ artystycznej energii. Uff, to ciężka praca. Muszę się schłodzić. Ach, ledwo zdjęłam. Od razu lepiej. Zaraz, a to co? O nie, moja szminka. Musiała się cała zetrzeć. Niech to. Psst, hej, tutaj. Psst! He? Co to za odgłosy? Patrz, co zrobiłam! Och, nie martw się! Wiem, co robić! Proszę! Wzięłam pusty pojemnik po farbce i wypełniłam go żelem. Wazelina też jest ok. Potem dodałam kolor i wszystko razem zmieszałam. I gotowe! Teraz wystarczy tylko pędzelek. Zamaczam go w miksturze i nakładam na usta. Właśnie zrobiłam sobie kolorowy błyszczyk. Wow, wygląda wspaniale. A kiedy wyschnie, wystarczy go ściągnąć. A usta wciąż będą pomalowane. Taka szminka będzie się trzymać przez cały dzień. I na pewno się nie zetrze. Jesteś genialna. Dzięki. Tak to mogę malować. Czekaj, ziom. Musimy się przeskanować. O nie. Znasz reguły. Zakaz wnoszenia jedzenia i picia. No dobra, jak se chcesz. Poczekaj. Muszę cię najpierw przeskanować. Dobra, właź do środka. Uhu, ale tu fajnie. Czas na małe co nieco. Nie ma to jak czekoladowa korona. Ło, ale czad. Ouch! Wiedziałam, że to na bank przejdzie. Zostawię sobie na później. Dobra, kto następny? Ręce w bok. O nie, sprawdzają, czy nie mamy jedzenia. Co my zrobimy z czekoladą? Musimy ją ukryć. Ej, ziomek, teraz ty. Jaja se ze mnie robisz? Przecież widzę, co masz w rękach. Oho, rzeczywiście, daj mi chwilę. Spójrz na tę sztuczkę. Tada, czekolada zniknęła. Teleportowałem ją do niej. Ohoho, jak to zrobiłeś, stary? Ale ja to wezmę.
Dobrego wieczoru! Musiałeś dać mu moją czekoladę? Musiałem, ale spoko, przecież mamy moją. Ale dobra ta czekolada. Czekaj no, co to jest? Zapasowa kula dyskotekowa. Aha, okej, zapraszam do środka. Po co przyniosłeś tu tę kulę? To żadna kula! Patrzcie i sami zobaczcie. Najpierw wziąłem małego arbuza, o takiego, i spryskałem jadalną farbą. Malowałem, aż cała zaczęła błyszczeć. Potem wziąłem takie foliowe kwadraciki. Wystarczyło przykleić je do owocu. I tak, aż pokryły całego arbuza. No i proszę, oto efekt końcowy. Kto ma ochotę na arbuza? Wow, ale świeży. Na całonocną imprezę trzeba się porządnie nawodnić. Stój pan. Co to ma być? Przyszedłem wymienić kulę dyskotekową. Jestem serwisantem. Skoro ty jesteś serwisantem, to... Dziwny ten klub. Cześć, przyszłam na balangę. Ej, zero jedzenia i picia. No, ale przecież nic takiego nie mam. A gumożujka, wypluwaj do szklanki, ale już. Mogę już iść? Stój, jeszcze cię przeskanuję. Tak na wszelki. No nie wiem. Coś tu nie pasuje. O, twoje włosy. O nie, o nie, o nie. Dalej coś nie pasuje. Nie ruszaj się. Znajdę wszystko, co ukrywasz. Dobra, inspekcja skończona. Teraz możesz wejść. W końcu. Ale tu fajnie. No i wreszcie mogę co nieco zjeść. Mamba. Łatwo się ją modeluje. Położyłam ją na sztuczne paznokcie. Jak tylko nabrały kształtu, nałożyłam je na palce. I tak po prostu mamy słodziutki manicure. Każdy paznokieć to smaczna przekąska. Kciuk oczywiście też. Manicure gotowy i można iść na dyskotekę. Czas na małe co nieco. Czy ona właśnie zjadła swój paznokieć? Co? Matko, ale to obleśne. Idziemy stąd. Stój. Chwilka. Muszę poprawić makijaż. Okej, już można. Zobaczmy. Wow! O matka, pędziłam jak szalona. O, masz make-up. Pożyczysz? Proszę, wyglądam jak 7 nieszczęść. Nie, sorki, nie mogę pożyczyć. Dziwna wymiana zdań. Nad czym się tyle zastanawiasz? Po prostu daj mi tę paletkę. Potrzebuję pomocy. Czy to tak wiele? Czemu to nie maluję? Chyba twój makijaż się... O, czaje! Czy ona właśnie polizała makijaż? Właśnie już do środka. Oblech. Przerobiłaś make-up na słodycze? Genialne! A jak? Sama widziałaś, że to łatwe. Niam, ale dobre. To będzie genialna noc. Ej, żadnego jedzenia, rozumiemy się? Paszła, wróć jak się ich pozbędziesz. Okej, sprawdźmy, czy niczego nie ukrywasz. O nie, nie może znaleźć moich słodyczy. Hej, on ma naszyjnik. Mam pomysł. To na pewno przejdzie. Genialne. Voilà, pochwalę się nową biżuterią. Co my tu mamy? Czyściutko. Zapraszam. Udało się. A teraz szybkie, małe coś. Czy ona je swój naszyjnik? Też to widziałeś?
Hej, poczęstujesz nas? Pewnie. Proszę bardzo. Dzięki. Ale dobre. Oho, on jest taki przystojny. Stój. Obowiązuje surowy zakaz żywności w klubie. Muszę cię sprawdzić przed wejściem. Hej, co to ma być? Dobra, właź. Następny. Zabierze moje skitelsy. Czekaj, brodaty wojownik. No tak, już wiem. Przyda mi się sztuczna broda i oczywiście gorący klej. Położę linię w kształcie uśmiechu. I przykleję kawałek materiału. Mamy kieszonkę. Idealna skrytka na skitelsy. Jedno z moich najlepszych dzieł. Broda nałożona, cuksy schowane. Czas na balangę. Chwila, moment. O matko, czy to brodaty wojownik? Zapraszam. Udało się wejść. Hej, fajna broda. Tak mówisz? Są w niej słodycze. Naprawdę? Ale ekstra. Poczęstujesz mnie? Pewnie, czemu nie? Ej, ziomek. Czego dajesz słodkości mojej dziewczynie? Oj, sorki. Chcesz trochę? O, dzięki, ziom. Miałbym fioletowego skitelsa pod okiem. Kolejka zaczyna się tu. Stop. Wyskakuj z jedzenia i picia. Chcę zobaczyć, co masz w torebce. Raz, raz. O nie. Dokładnie wszystkich sprawdza. Co mam zrobić? Czekaj. Ona ma spinki. Już wiem. Ja też sobie takie zrobię. No i proszę. Misiowe serduszka na spinkach. Dobra, teraz ty. Co my tu mamy ciekawego? W porządku, do środka. Weszłam, czas na małą przekąskę. Hej, weź sobie jedną, śmiało. Dzięki, to bardzo miłe z twojej strony. Widzicie to? Pod żadnym pozorem. A tę paletkę cieni? Zaraz ją rozdepczę. Zakaz kosmetyków. O, ktoś tu idzie. To chyba jakaś ważna osobistość. Czy mogę prosić o autograf? Czysto, nie widzę żadnych zagrożeń. Nie wierzę, ale super! Wspaniale wręcz! Co tam się dzieje? Nie wolno! Nie, 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 czekaj, to nie tak! Zagrożenie zostało zlikwidowane. W końcu! Nie wierzę, że muszę przez nią przeskakiwać. Gdzie ona poszła? Chcę autograf! Dzięki, że przyszliście! Uwielbiam was! Przesyłam wam wszystkim buziaka! Co jest? O nie, moja szminka! Czuję się taka goła! Dobrze, że się przygotowałam. Zdejmę tylko górę mikrofonu i użyję szminki. Super! Teraz to można śpiewać! Kocham tę piosenkę! Co się stało? Coś mi grozi? Hej, co to? Kim jesteś? Siema! Gotowa na rocka? Yeah! Nie wierzę! To ogniste gitary! Kocham tę robotę! Juhu! Totalny odjazd z moją ulubioną gitarzystką! Nie patrzy? Świetnie! To zmiatam stąd! Ej, gdzie ona poszła? Kurczę!
Udało się, bułka z masłem. Pora więc poprawić makijaż. Najpierw błyszczyk. A potem odlotowy koncert. Ach, czasem strasznie mi się nudzi w tej robocie. O, ktoś tu idzie. Pokaż na się. Znasz zasady? Zakaz kosmetyków. Słucham? Przecież nie mam żadnych kosmetyków. Wybacz, ale muszę cię przeszukać. Plecak? No dobrze, proszę bardzo. Pokaż. Chwila, za kogo ty mnie masz? Oddawaj to natychmiast. Pewnie, o to chodzi? To mój pamiętnik. A to telefon. I to. To jest przecież paletka, którą próbujesz mi tu przemycić. Przepraszam, zabiorę już to. Kurczę, przyłapała mnie. Zaraz, pamiętnik. Otóż to. Najpierw wytnę na środku prostokąt. Idealnie, ładny i równiutki. Teraz wyciągnę wszystkie strony. Pora na jakiś fajny materiał, na przykład brokatowy. Teraz wystarczy włożyć do środka kosmetyki. Gotowe i zamykamy. Udało się, więc pora poprawić trochę makijaż. Pac, pac i można tańczyć. Co tam się dzieje? O nie, trzyma jakiś znak. Zakaz makijażu. Przecież z tym brokatem nie wejdę. Muszę coś wymyślić. Zaraz, ukryję go w sukience. A, no tak, przecież to sukienka. Do bani ten plan. Muszę obrać inną strategię. Oto mój bilet. Fajnie. A ukrywasz jakieś kosmetyki? Spójrzmy. Okej, nic tu nie widzę. Możesz wchodzić. Ale ekstra muzyka! Nikt nie patrzy? To czas się pomalować. Zdajmy tylko buta. I ściągnę fleka. Tada! Kocham brokat. Wklepię trochę w policzki. Wspaniale, podoba mi się. Komu złotego brokatu? Proszę bardzo. Ach, dlaczego jeszcze jej nie ma? Ej, sorka za spóźnienie. Co ty masz na sobie? I ta buzia. Schowam ją pod kapturem. Przestań, to bez sensu. Chodźmy już lepiej. Dzień dobry, proszę. Dziękuję. O, wow. Dobra, możecie wchodzić. Ej, fajny ten klub. Nie dąsaj się, poprawię ci humor. Patrz, co mam. Pokruszyłam cień i wsypałam go do miseczki. Potem spryskałam go płynem antybakteryjnym. I dokładnie wymieszałam. Na gładką masę. O tak, potem wzięłam pędzelek i pomalowałam nim paznokcie. Tak jak zwykłym lakierem. Fajny ten kolor. Okej, gotowa? Wystarczy, że wetrę cień w twoje powieki. Wow, ale pięknie wyglądasz w tym kolorze. Zatańczmy. Schowam wszystko pod bluzą. Dzień dobry, oto mój bilet. Czekaj, czekaj. Ręce do góry. Okej. Wiedziałam. Tu obowiązuje zakaz kosmetyków. Dobrze, zrozumiałam. Zaraz wracam. Ała! Muszę przestać tym tak wymachiwać. Dobra, przyłożę ulubione kosmetyki do ręki. I owinę wszystko bandażem. W sumie to pójdę na całość. Myśli, że tak łatwo się poddam. O nie, nie. Dobra, może być. Idę. Proszę, mogę wejść? Dzięki.
Tak. Udało się. Ej, co jest? Uważaj, jak chodzisz. Okej, nikt się nie patrzy? To można się pomalować. Dzisiaj bawimy się do rana. Co ta kolejka taka długa? No nie, nie zdążę się pomalować. Okej, następna. Dobra, wchodź. Następna. O nie. Ja, żebyś wiedziała. Zaraz dam ci nauczkę. Ups, nie o to mi chodziło. A, masz. O, ale słodki miś. Że co? Kurczę, skąd on się tu wziął? To ci chciałam pokazać. Zakaz kosmetyków. Ale nie skończyłam malować drugiego oka. I co tu robić? Chwila. Zaraz wracam. Hej, a teraz mogę wejść? Zaraz się przekonamy. Pokaż nosie. O nie. Co tak blisko? Okej, możesz wchodzić. Tak, udało się, nabrałam ją. Mogę teraz zdjąć kolczyka i dokończyć malowanie drugiego oka. O wiele lepiej. No to udanej imprezki. Nie tak szybko. Coś nie tak? Aha, słodycze. Przede mną nic się nie ukryje, cwaniaczku. Och, gustowna bielizna. Moje spodenki. Mama mnie zatłucze. Spadam stąd. Dobra, chyba możesz wchodzić. Ło, a to kto? Cześć, chłopcy. Przesuń się, zrób przejście. Och, jesteście kochani, ale buzię zamykamy, panowie. Dzięki, przystojniaku. Chyba się zakochałem. Muszę za nią iść. A ty dokąd? Mamy komplet. Że jak? Dopiero co miałeś mnie wpuścić? Od tego tańczenia aż zrobiłam się głodna. Na szczęście jestem przygotowana. Do zrobienia czekoladowych przekąsek potrzebny będzie nadmuchany balon. Wylewamy na niego trochę białej czekolady. Niech sobie spokojnie zastygnie. Dalej idzie warstwa mlecznej czekolady. Najlepiej, jeśli przykryje całość. I odkładamy na bok do wystygnięcia. Kiedy już czekolada stwardnieje, wystarczy przebić balon szpilką. Czekoladowe miseczki gotowe. Tylko nie zakładajcie białej bluzki. To był genialny pomysł. O nie, ktoś idzie. Hej, pamiętasz mnie? O, hejka. Czego on chce? Muszę się go pozbyć. Bądź tak dobry i przynieś mi coś do picia, dobrze? Uff, było blisko. Nareszcie, ale pycha. Chyba zjem wszystko. Ach. Jestem. Coś inaczej wyglądasz. Dzięki za picie. Czy ona... Po pracy zrobię pranie. O, chwileczkę. W tył zwrot i plecak do kontroli. Czy to konieczne? To ja tu zadaję pytania. Proszę, proszę, co my tu mamy? Masz coś na swoją obronę? Ktoś mi to podłożył? Witam, nie marnujmy czasu. Masz przy sobie jakieś jedzenie? Ja? Ależ skąd? A to co? Ale jak? Co tu się dzieje? To się otwiera? Połknęła haczyk. Okej, chyba wszystko gra. Możesz wejść. Dziwne to. Czego tu? O rany, jaki wybór. Poproszę te chipsy. Gdzieś tu miałem drobne. Aż mi ślinka cieknie. O, no tak. Kompletnie spłukany. Co jest z tobą, koleś? Hej, patrz co mam. Zobacz, prawdziwa paczka chipsów. Dzięki.
dobre, nie? No, chodźmy tańczyć. Wpuść mnie! Żadnego jedzenia. Dobra, trzymaj. Co za lipa. Cześć. Serio? Mam powtórzyć? Żadnego jedzenia. Niech będzie. Masz, zadowolony? Na co mi ta wata? Ostatni raz mówię, zero jedzenia. To nawet nie jest moje. I co mam z tym zrobić? Na mnie nie patrz. Tyle zamieszania o watę. Mam pewien pomysł. Jaki mięciutki kożuszek. Teraz mogę wejść? Jasne, wchodź. Dziękuję. Nareszcie w środku. No i mam też watę. Pycha. I wygląda stylowo. Niczym pyszny obłoczek. O, trzeba to uwiecznić. Hej, pst, koleś. Powinieneś to zobaczyć. Co? To nie jest kożuch. Niewiarygodne. To było genialne. No dobra, oddawaj to. Że niby co? Z choinki się urwałaś? Trochę słone. Drapie w gardło. Co z tobą? To nie jest wata cukrowa. Ups, oddaję. Jest jak nowe. Miłego wieczoru. Ohyda. Nawet orzeszek się nie prześlizgnie. Nikt nie patrzy? A szkoda, bo te kocie ruchy. Uwaga, ktoś idzie. Siema. Stop, niech się przyjrze. A to co? Dawaj, no już. Nudle? Serio? Co poradzę? Picie okej? Jedzenie nie ma mowy. Znak masz tam. No cóż, zasady to zasady. Tak, mamusiu, zaraz będę w domku. O, kubek z piciem. Hej, zapomniałeś? Mam pewien pomysł. Będę mógł przemycić swoje nudle. Wezmę ten pusty kubek i opakowanie z moją zupką. Włożę teraz jedno w drugie, a plastikowy widelec przełożę przez wieczko. Czujesz ten rytm? Co? Ja nie tańczę? Mogę teraz wejść? Mam tylko picie. Zdrówko, wbijaj. Nie wierzę, że zadziałało. Mogę teraz w spokoju zjeść. Co tak pachnie? Zakaz wnoszenia jedzenia? Pff, i co jeszcze? Stój! Co masz w ręce? A, to tylko cukierki. Nie wchodzisz. Ojej, jaki surowy. A teraz? Spójrz tylko na ten szmal. Pachnąca zielona mamona. Jest twoja oczywiście. Naprawdę moja? Nie. Ale gbur. Poszła? Dobrze. O, wiadomość. Nie wierzę, że mnie nie wpuścił. O, teraz albo nigdy. Stop! O, nie! Daj mi przejść! Jeszcze kawałek. Ja mam czas. A zresztą... O, chwilunia. Chyba wiem, co zrobić. Znowu ty? Już cię raz pogoniłem. Ale to dla ciebie? Dla mnie? O, dzięki. Proszę, wejdź. Udało się. Sprytne, co? Cukierki. Uwielbiam tę robotę. O, wow. Ale masz ekstra naszyjnik. Wow. Co nie? Żebyś wiedziała, że jest ekstra.
Patrz! Pychota! Wow! Mogę? Częstuj się! Pyszne! Super! Ile słodkości? Ile to trwa? Żadnego jedzenia, zrozumiano! Rany, ale bestia? Muszę to jakoś ukryć. Fajny kapelusz. Przyda się. Powoli. I podmieniamy. Co to było? Chyba mi się zdawało. Do dzieła. Rozłożę swoje słodycze wokół ronda kapelusza. Idealnie. I wracamy z nim na miejsce. Co się tu dzieje? Jestem tu szeryfem. Czekaj, obyś nie miał jedzenia. Dobra, wchodź. Stój! Okej, możesz iść. Parkiet to mój żywioł. Pora coś przekąsić. Góra, dół, prawo, lewo. Co on wyprawia? Hej! Hej, szybko podziałało. No chodź tu. Jestem geniuszem. Mam! Ojej, jakie dobre! A ty czego tu węszysz? Pomóc ci znaleźć wyjście? Jazda stąd! Dobra, dobra! Wow! Wow! Co tu się dzieje? O, pani! Chyba jesteśmy w jakimś wyzwaniu! O! Hamburger! Patrz na to! Bem! Idealny strzał! Teraz ty! No to patrz i płacz. Ha! Widziałaś? Nieźle się rozleciał, nie? No cześć! Patrzcie, co tu mam! O, matuniu! Złoty makaron instant! No to zaczynamy! Pachną tak smacznie i bogato. Wow! Zobaczę, co ja mam. O, zwykły suchy makaron instant. Ale nuda. Hej, ludziska! Powinnam dodać lśniące kryształki? Z każdą chwilą robi się coraz lepiej. Co powiecie na tę oto złotą posypkę? Spruszę nimi wierzch naszych kryształków. Te duże są przeobłędne. Ja też doprawię swój makaron? A co? Po co kryształki, gdy ma się słodycze? Jeszcze odrobina tej pięknej polewy. Ma taki ładny kolor. I na to wszystko pianeczki. Dobra, woda wystarczająco ciepła? Auć. Tak, wlewamy i gotujemy makaron. Uii! Pałeczki w dłoni, panie i panowie. Ucztę czas zacząć. Sprawdźmy, jak smakuje moje dzieło. To co? Próbujemy? Au! Ała, ała, ała! Moje zęby! Tego nie da się jeść! Patrzcie! Ogromny kawałek arbuza! O! Ja też mam arbuza! Jest taki fajny i gąbczasty! Świetny! Wow! Jeszcze raz! Ale to fajne! Widzicie to? Prawda, że fajne? Pora zanurzyć zęby w arbuzie. Sporo pestek. Och, więcej pestek. Trudno przez nie jeść arbuza. Ale oj tam, jest bardzo słodki i w ogóle dobry. Wyrzućmy ostatnie pestki. A, patrz, gdzie strzelasz! Tu się siedzi! Hello! Skończyłaś? Tak. Proszę to wziąć. Potrzebuję czegoś lepszego. Dziękuję, znacznie lepiej. Żelki? Wow, ale się rozciąga! O nie, rozerwałam go! O! A co ona tam ma? Moje? Co mamy tym razem?
Zobaczmy. O, piękne ciasto warstwowe. Musi być dobre. Wow, takie wilgotne. Rewelacja. Też chcę kawałek takiego ciasta. O, tak, tak, tak. Też mam ciasto. Hono, łyżeczko. Czekaj. Nie, ty nie wystarczysz. Zaraz wracam. Dobre ciasto, tak. Proszę, proszę. Skoro wyszła, to znaczy, że nie będzie jeść swojego ciasta. Wezmę małego gryza. Nie zauważy. Może jeszcze jednego? I to się nazywa łycha do ciasta. Co? Tylko okruchy? Nie wierzę. Zeżarła całe moje ciasto. Tato dopiero ma tupet. To nie fair. Chyba mam pewien pomysł. Wezmę kawałek gąbki i wytnę z niego trójkąt. Teraz pomalujemy wierzch odrobiną farby. Niedużo, aby tylko pokryć górę. Nadszedł czas na sztuczną polewę. Smarujemy dokładnie, żeby pokryć całą gąbkę. Na koniec ozdabiamy posypką. No i proszę, całkiem nieźle. Ale może być jeszcze lepiej. Po bokach dodajemy kilka pasków. W końcu ma wyglądać jak ciasto z warstwami. Świetnie. Nauczy się nie jeść cudzego jedzenia? Ale to ciasto ładnie pachnie. O, mogę gryza? Proszę. Że co? A, no dobra, jak chcesz. Dzięki, już czuję ten smak. Uwielbiam to ciasto. O, sodo! Co to ma być? To nie ciasto, tylko jakiś gąbczasty gniot. Ty! Ale się gniecie, to znacznie lepsze niż ciasto. Czas na kolejną rundę. O, wow, popyt! Zawsze chciałam je mieć. Są takie fajne i relaksujące. Bombowe. Sprawdźmy, co ja mam. He? Ale jak to? Tylko jeden misiek? Ech, nie powiem, zawód na całej linii. Ale musi świetnie smakować. He? Ło, mam teraz więcej miśków na talerzu. Spróbujmy jeszcze raz. Tak, to działa. Chcę więcej. Ciągle ich przybywa. Zrobiła się cała góra, ale fajnie. Hej, patrz na to. He? Ta, fajne. Cieszę się. Skoro ona ma popyt, mam świetny pomysł. Dobra, przydadzą się rozpuszczone miski i popyt. Teraz wlewamy miksturę do zabawki. Inne kolory rozpuściłam oddzielnie. Będzie kolorowo. Super! Na koniec kładziemy patyczek i czekamy. No i proszę, zrobiłam sobie gumiastego lizaka. Muszę go spróbować. Ale dobry. Ja swojego odgryzę. Zobacz, jak się ciągnie. Czad! Ale super! Bardzo smaczna przekąseczka. Odkryjmy razem na trzy. Wow! Spójrz na te gałki lodów. Mam piasek kinetyczny. Ugniotę go tym oto ugniataczem. Tylko dodam jedną kuleczkę. Gotowe? Okej, teraz odwracamy szklankę i stukamy. Wyszło idealnie. Nie mogę się doczekać, aż to wszystko zjem. A teraz najlepsze. Ugniatamy. Wow, ale się pokruszył. Ty, ale to jest super. Och, moje lody się rozpuściły. Zmieniły się w obleśną breję. Blech. Ale lipa. Może nic się nie stanie, jak spróbuję. Wow! Taki napój to ja rozumiem. Smaczne. Tak, jak się spodziewałam. Kamień, papier, nożyce. O szlak! Przegrałam. Jest! Odkrywam. Tylko ukradkiem spojrzę. O,
Wąż! Nie zbliżaj się do mnie! Co? Uciekaj! W nogi! Nie rusza się! Czekaj, czekaj! Przecież to sztuczny wąż! Co za ulga! Odkryjesz swój talerz? Pewnie! No to jedziemy! Ach! Ach! Prawie serce mi z piersi wyskoczyło! Niech mu się przyjrzę! Tak, to żelkowy wąż! Przesmaczny! Wow! Naprawdę nieźle wygląda! Nawet zaczynam jej zazdrościć. Zjem tę końcówkę. Nie zabroni mi. Ej, co jest? To mój wąż. Weź sobie własnego. Ach, ach! Auć, to nie było miękkie lądowanie. Ała, moje plecy. To wszystko twoja wina. Przynajmniej trochę węża zostało. Szybka poprawa makijażu. Przydałby się rumieniec. Gdzie mój pędzel? Tak, to się świetnie nada. Nawet się nie zorientuję. Zaczepię je o kredkę i już. Voilà, pędzel domowej roboty. Hej, gotowa? Muszę umyć ręce. Ale pachnące mydło. Kurka, wyślizgnęło się. Mam cię. Serio? Żartujesz sobie? Słuchaj no. Nie ruszaj się stąd. Koniec tych wybryków. No weź, jak możesz mi to robić? Okej. Muszę coś wymyślić. Ach! Mydelniczka, no przecież. Właź tu i się nie ruszaj. No. Co jest? Jest całe mokre i obleśne. Fu, masakra. Ohyda, nie będę go używać. Luzik, wezmę nowe. Ale jeśli je tam położę, znów zrobi się miękkie. Trzeba coś wymyślić. O, wiem! Przyda mi się gorący klej. Narysuję prostokąt z otworem przy umywalce. Dodam jeszcze takie szlaczki. I już! Super! Teraz umyjemy ręce. Uwielbiam nowe kostki mydła i odkładamy na miejsce. To działa! Woda spływa do umywalki, a mydło nie zmięknie i nigdzie się nie zsunie. I problem z głowy. Świetny ten puder utrwalający. Pora na brwi. Muszę je tylko wypełnić. Och, ale nierówne. Trzeba je naprawić. Jest! Jest jeszcze gorzej! Teraz muszę poprawić lewą! Ashley, co tak długo? Patrz na moje brwi! Uwzięły się na mnie! Jak ty to w ogóle zrobiłaś? Nie śmiej się! Muszę zacząć od nowa! Czekaj, pomogę ci! Daj mi tą kredkę! Sekret tkwi w pęsecie! Pokażę ci! Weź kredkę i zamaluj szczypce pęsety. Teraz odrysuj nimi kształt brwi. Ha! Wow! Niezła sztuczka. No, przynajmniej są równe. Na koniec wystarczy je wypełnić. Ale sprytne. Wow! Wyglądają cudownie. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. O, spóźnimy się. Tak, kąpiel z bąbelkami. W
końcu się zrelaksuję. Tablet przygotowany, więc można wchodzić do wanny i oglądać filmiki. Pić mi się chce. To mój ulubiony kanał. O, wszystko wypiłam. Odłożę go na chwilę. Okej, doleję sobie Fanty. A, mój tablet! Gdzie on jest? Muszę go wyciągnąć. Ach, kąpiel z bąbelkami. I moje ulubione filmiki. To chyba nie jest dobry pomysł. Muszę coś wymyślić. Hej, wieszak! Mam świetny pomysł. Zawieszę go tu i wezmę woreczek strunowy. Jest wodoodporny, więc tablet będzie bezpieczny. Teraz wystarczy go zawiesić. Świetnie! Mam własne kino domowe. Z bąbelkami i fikuśną słomką. Pora na relaks. O, cała jestem mokra. Niech to... Moje włosy i makijaż. Uff, ale się rozpadało. Dobrze, że wzięłam parasol. O, to nie fair. O matko, co ci jest? To wszystko przez ten deszcz. No. Przyda im się jakaś pomoc. Hej, czekaj. Mam świetny pomysł. Patrz, suszarka do rąk. Wkładaj pod spód głowę. Zaufaj mi, zobaczysz. Dobra, a teraz zaczekaj, aż wyschną. Wow, wróciły do swojej dawnej świetności. A nie mówiłam? Czuję się znacznie lepiej. Pora na poranny prysznic. Muszę tylko zakryć włosy. Uwielbiam tę gąbkę. O tak, będę pachnieć jak wiosenna łąka. Okej, tyle wystarczy. I szuruburu, ale przyjemnie. O, nie mogę dosięgnąć pleców. No dalej, jakoś je dostanę. Ach, zaraz, może oprę się o ścianę. Nie, to jednak był głupi pomysł. A może by tak? Eureka, skoczę po pistolet na klej. Zrobię takie zygzaki. A następnie dodam kilka kropek. Całkiem fajnie to wygląda. Tyle wystarczy. Sprawdźmy, czy działa. Hej, daję radę. Myję plecy bez używania rąk. Nikt nie patrzy? Świetnie. Mam nadzieję, że to zadziała. Hej, jestem gotowa. Punktualnie. Zrób dzióbek. Nie ruszaj się. Wspaniale. Niech no spojrzę. No, no, od razu lepiej. Kto w ogóle wymyślił te głupie zasady? Proszę o uwagę, bo to będzie na teście. No, nie cierpię matmy. Nauczycielka nie patrzy? I bardzo dobrze. Gdzie ja to mam? Pamiętajcie, że... Ha? No. Mam. Ashley? O-o. Słucham. Co ty tam robisz? Ja? Nic. Mam cię na oku. Było blisko. Muszę się pośpieszyć. Nie, to nie to. Aha, mam ją wreszcie. Ashley!
Ręce na ławce. Oczywiście, już. Ostatnia szansa. Chyba jest dziś nie w sosie. Ale nie wspominała nic o nogach. Opłacało się ćwiczyć jogę. Już prawie? Muszę tylko... O nie. Czy ja muszę się powtarzać? Nic nie robię. Okej. Ryzykownie, ale się udało. Zaraz, ten pojemnik podsunął mi pewien pomysł. To musi się udać. Zdejmę wieczko, ale na czubek kredki nałożę trochę kleju, żeby móc ją przykleić od środka. Powtórzę z kilkoma innymi, aż całe wieczko będzie zapełnione. Teraz wystarczy włożyć przybory do makijażu, najlepiej te najważniejsze, i zamknąć pojemnik wiekiem z kredkami. Mój schowek na kosmetyki gotowy. Żadnych podejrzeń. Hej, czy to są kosmetyki? Mam tu wszystko, czego mi trzeba. Idealne, gdy trzeba poprawić powieki. Sprytne, to nie? I to jeszcze jak? Byłam na zakupach i dorwałam to cudo. Ale śliczne. Chcesz zobaczyć? Patrz, super sprawa. I te kolory. Też bym takie chciała. Pożyczę ci. Dzięki. O, dzień dobry. Dziewczęta, jesteście spóźnione. Zakaz kosmetyków? Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. A co masz za plecami? Tylko rękę. Coś kombinujesz. Pokaż ją. Ale ja naprawdę nic tam nie mam. Oddawaj. Ach, moje kochane cienie. Ashley, puść. Ale to moje. Może ja już wejdę do klasy? Tak, siadaj na swoje miejsce. Sorki. Puść to, Ashley. Teraz, w nogi! Ach, te nastolatki. Jeśli chcecie wiedzieć, jak przemycić kosmetyki, musicie zajrzeć do książek. Przydadzą się też nożyczki, by wyciąć w kartkach otwór. Najlepiej w tym samym kształcie, co wasz zestaw cieni. I przyklejamy ulubione odcienie do pierwszej strony. Właśnie tak. Możecie też dodać kolorowe dekoracje, które wzmocnią kamuflaż. Teraz możecie iść na lekcję. Chwileczkę. Obrót. Żadnych szminek i tuszów? Droga wolna. Super. Znaczy, dobrze. Hej! Wszystko okej? Nawet lepiej. Wow! Co nie? Wystarczy wziąć pędzelek i można nakładać cień. Kto by pomyślał, że ten podręcznik się na coś przyda? A, jesteś genialna. Chcesz powtórzyć rozdział? Proszę pani, skończyłam! Czyżby? Naprawdę? Zobaczmy. No, niech ci będzie. Tylko spokojnie. Dzięki. A co ty masz na twarzy? Ale co, nie wiem, o czym pani mówi. Czy to makijaż? Przewidziało się pani, pójdę już. Moment, pokaż no się tu. Nic nie mam, przysięgam. Dziwne. Zmykaj. I tak się to robi. Wow. Jakim cudem ona wygląda tak dobrze? To moja naturalna cera. Gdyby tylko wiedzieli, jaka jest prawda. Cofnijmy się nieco. Jest zajęta. Dobrze, że się przygotowałam. Wzięłam zwykłą gumkę i odcięłam kawałek z jej narożnika. Wystarczy maleńki skrawek. Teraz trochę kleju na patyczek higieniczny, a do niego przykleiłam gumkę. I pomalowałam ją swoim tuszem. Tylko starannie. No i gotowe. W ten sposób mogłam pomalować sobie oczy. I druga strona. Świetnie. No dobra, niech ci będzie. Powinnam za to dostać 6. Gdzie by tu usiąść? Ta ławka będzie idealna. O nie, tylko nie to! Szybko! Drogi kujonie! To moja ławka! Ja tu byłam pierwsza. Znajdź sobie inną. Żartujesz sobie?
No dobra, dawaj. No to chodź, zmiażdżę cię. Papier, nożyce, kamień. W porządku. Tak, wygrałam. Nara. Ashley jest okropna. Tylko się nie popłacz. Ta ławka jest najlepsza. Tuż obok segregatorów. Wytnijcie tył segregatora i nałóżcie gorący klej. Od góry po sam dół. Obróćcie go teraz bokiem i doklejcie wycięty fragment. Powtórzcie to z kilkoma innymi i doklejcie taką połówkę jak na początku. Genialny pomysł. Mogę tu trzymać swoje przybory do malowania. Mam tu ich cały zapas. Wszystko dzięki kreatywności. Oto czemu chciałam tu usiąść. Muszę przecież jakoś wyglądać. A teraz się to uda. Ale jak? Zazdrościsz? O nie! Czy to są kosmetyki? Gdzie moje okulary? A, tu jest ten pisak. Przysięgałabym, że... A, nieważne. Uwielbiam ten cień do powiek. O, spać! Lepiej się przygotuję. Hej! Myślałam, że zobaczyłam ducha. Bardzo śmieszne. Jesteś trochę blada. A zresztą, nie mam na to sił. Może mogę jej jakoś pomóc? Na pewno jest tu coś, co się przyda. Aha, idealnie. No, biedaczka. Ej, pobudka! Co znowu? Weź to. Klej? Wow, dzięki za hojność. Wylej trochę. Okej, ale ja wiem, jak wygląda klej. Co się dzieje? Czy to podkład? To jakaś magia, czy co? Masz. Użyj tego. Zaraz nabierzesz koloru. Okej, ale nadal nie rozumiem. Weźcie pusty pojemnik po kleju, umyjcie go i zdejmijcie dozownik. Teraz weźcie swój ulubiony podkład i napełnijcie nim pojemniczek. Teraz załóżcie z powrotem dozownik. Podkład na czarną godzinę gotowy. Już pojmuję. Dzięki. Nie ma za co. Od razu lepiej. Jak wyglądam? Świetnie. Trzymaj.